Hej, hej, moi drodzy, do was niedzielny, z tej strony my jesteśmy, oczywiście Workers Android Social Soviet Republic i dalej próbujemy rozruszać to miasto. Niedziela, niedziela, tak o teraz tak, widziałem, że ludzie potrzebują trochę kultury, niby dużo nie, ale coś tam marudzą. Nie wiem, czy nie fajnie byłoby strzelić im jakieś kino. Moi drodzy, tu jest gdzieś kino w ogóle? Kawiarnia, restauracja, galeria sztuki, muzeum, kryty basen. Zoo. Plaża miejska, hala sportowa. Kurczę, no. Fajnie by było, gdybyśmy. No, teatr to trochę przesada narodowy. Kawiarnia, kawiarnia. Karuzela, samochodziki. Dobra, ale kurde, gdzie to jest? Gdzie to może być? Kino. Remiza strażacka, kurczę, też jest potrzebna na 100%. Dobra. Politechnika przydałaby się na pewno dla nauki. Urząd miasta, ale chyba urząd miasta już tu mamy, nie? Tak. Urząd miasta, dobra, bym chciał zobaczyć, gdzie my mamy kina. Coś w kulturze musi być. Tereny mieszkalne, kino. No, mówiłem, że jest. Obok galerii sztuki. Dobra, robimy kino. Ło, kurde. No to kawałek ten. O kurde. Ale to jest idealne miejsce, żeby to kino się wcisnęło. Tylko no, widzę, ma jakieś dojście do drogi. Drogi. Droga u nas jest jakoś tak właśnie, bardziej tu. Ale to, wiecie co? Stawiamy. Na pewno stawiamy. I tutaj, o, bardzo ładnie. Będzie jakieś przejście. O, żeby nie było, nie? Że ludzie tak samopas jak krowy na rowie. No. Tu i w tą stronę. Może damy tak i tak to. O. Ładniej wygląda, nie? Mam wrażenie, że jakieś inne chodniki. Aha, bo one jeszcze nie pobudowane. Już są pobudowane, dobra. To jedno. A dajmy tu, no. Zobaczymy, nie? Krzywda się nikomu nie stanie. Kino się na pewno przyda. Bezrobocia żadnego nie mamy. Ścieki. Ścieki. Moi drodzy, ścieki. To jest problem. Zbiornik na ścieki. Myślę, że możemy go zrobić dosłownie w centrum. Będzie nam odbierał ze wszystkiego, bo oprócz szpitala. Szpital sobie poradzimy osobno. Czy ja go tu mogę gdzieś wcisnąć? I teraz tak, czy on musi mieć drogę dla... nie mam pojęcia. Czekajcie, on tu nawet robi... O, ścieżkę, nie? No dobra, przywaliłem. Zobaczymy, co to da. Czy to oznacza... Bo mam taki właśnie, zastanawiam się, czy to oznacza, że on automatycznie zbiera już te śmieci? Zbiera. Okej, i teraz by trzeba było gdzieś rurami, zakładam, tymi ściekowymi, przepchnąć to. A pisaliście też o tym, że jest możliwość budowania na różnych poziomach, czyli teoretycznie jest szansa gdzieś te rury upchnąć. No zobaczymy, nie? Spróbuję to pod drogą, patrzcie, idzie bez problemu. No dobra, ja tutaj wzdłuż drogi spróbuję gdzieś te rurki ze ściekami pchnąć. Problem jest taki, że... O, to jest... A tutaj nie chcę. Zwiększ wysokość, ku zmniejsz... Patrzcie, kurde, aż tak nie chcę? A co to się stało? Dlaczego? No dobra, jakoś tak dziwnie... Jak dam wyżej? Też nie? Nie wiem, o co chodzi, zobaczcie. Na boczek jakoś chętnie. No dobra, puścimy to boczkiem. Nie chcieli nas tak normalnie, to puścimy boczkiem. Bo tą ścieki trzeba gdzieś wywalić. I jedynym miejscem gdzieś to jest tu. I to jest taki gdzieś kawałek drogi. Ja mam takie pytanie.
Czy. Dobra, dam gdzieś tutaj. Czy to jest opcja, że ja muszę jakąś przepompownię. Pompa ściekowa. A co to znaczy? Min 15. MW. Maksymalne zużycie. 12 metrów sześciennych zbiornik. Ale tu ta pompa ściekowa. Dobra, damy piątkę. Nie wiem o co chodzi, ale damy piąteczkę. I to jest jakby wlot i wylot, nie? Czekaj, a zobaczmy, co tu nam jeszcze pokazuje. A, prądzik. No dobra, prądzik to dodajmy tu. O, będzie wtedy nawet miała dojście do drogi od razu. Dobra, i tą rurkę elegancję puścimy. No pompa, nie? Żeby nam troszkę pompowało lepiej. Ja nie wiem, czy tych pomp nie trzeba będzie więcej niż tylko jedną na tej drodze. Dobra, ale tu byśmy potrzebowali tak dość zdrowo. Tunel znajduje się nad terenem? Jak? O, ale o co chodzi? A to wydawało mi się takie proste, tak? No nie ma tak dobrze. Wymagano odpowiednie nachylenie? Kurde, no tam robiłem pionowo, dosłownie pionowo te rury i nie było żadnego, kurde, problemu. A tu nagle jest jakiś ząg? O co tu chodzi? Jak to działa? Jaka część znajduje się nad terenem? No dobra, no ale jakbym nie chciał. Na przykład tunel kuje z głębiej, nie? O. Czemu nie chce? Wymagano odpowiednie nachylenie. W ogóle nie kumam, o co chodzi. Przecież to jest góra pod spodem. O, dobra, widzę, że to nie będzie takie proste. Czy bokiem mogę to też puścić? Nie, bo tu wszędzie jest taka śmieszna góra, nie? Ale zobaczcie, gdzieniegdzie, o, już się przypięło i zgłupieło, jak to mówią. Dobra, dajmy do góry. Dobra, to ja to zrobię tak, no kurczę, nie tak, to nie, nie chcieli, to nie, dobra, to wywalamy. Może być, może jest głębiej, co mi tam, mnie tam nie szkodzi. A, bo to jest kolejna góra. Dobra, to skręcimy chyba tu na bok. A, bo znowu coś się wzgórzyło. W sumie mógłbym zrobić tamto połączenie bezpośrednio. Byłby święty spokój chyba. No dobra, tutaj już działa, ale ten odcinek wydaje mi się, że można by zrobić zdecydowanie sensowniej, puszczając go tutaj, nie? Zresztą tu chyba na dnie jest połączone. Mam takie wrażenie, te odcinki. No i spróbujemy. Ha. Już nie chcę iść tak ładnie. Dobra, wrzucimy tu. Też nie chcę. Ach, uwielbiam to. Powiem wam, nie mam pojęcia, o co tu chodzi.
Jakie odpowiednie nachylenie? No co, no głębiej? Nie chcę. Do góry? Mam tak po kawałku robić? No ale teraz już w ogóle nie pójdzie. No to fajnie. Stąd w ogóle nie idzie, zobaczcie. Dobra, jaki to jest teren? Co to jest? Jest jakaś góra? Dobra, puśćmy to gdzieś tędy, bo widzę, że to faktycznie jest jakiś kosmiczny problem. Nie rozumiem go do końca, przyznaję się szczerze. Więc ja go całego stąd wyrzucę i po prostu tu puszczę. Wydaje mi się, że tu jest prosto. Tak, tu chyba faktycznie jest prosto. Podziękujemy tutaj tym odcineczek papa. No nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to naprawdę. Takie głupie to jest? Że niby to jest górka? O, zaraz mnie coś trafi, moi drodzy. Tak, ani w górę, ani w dół. Będę jakimiś takimi opłotkami. Ja pierdzielę. O co tu chodzi w ogóle? A miało być takie proste, przyjemne i w ogóle rachciach-ciach. Dobra. Nie pytajcie, dlaczego tak jest, ale tak będzie. W sumie mógłbym jeszcze prościej zrobić. Gdzieś od tej strony. Nie wiem, czy można łączyć te rury sobie od tak dowolnie. Czy to raczej nie jest skazane? Jak myślicie? Tak, nie bałdzę, nie? To trzeba by było mieć... A, jest, kolektor ściekowy. No dobra. Taki kolektor cholewka to by mi się może przydał. Czekajcie, rozbijemy ten. To jest na tyle prosto, że chyba nie będzie problemu. A, kolektor to jest kolektor. Zbiera w jedną stronę. To nie taki. Bo kolektor powoduje, że to mi się z kilku miejsc zjeżdża. Ale w sumie, dobra, przyda nam się nawet i taki. Nie ma problemu. Bo przecież tu możemy w razie czego potem podłączyć kolejne, a ten ściek będzie jeden. Dobra, no jest nieźle i na koniec musimy mieć mała oczyszczalnia ścieków, nie? Jeżeli chcemy sensownie coś tu podziałać, czy będziemy bezczelni i wszystko wylejemy do morza, czy tam do wody po prostu. A ja mogę to w ogóle... A, dobra, to jest pod ziemią. No to nie, wyłącz. Obawiam się, że to będzie tak krzywo, że się nie da nic zbudować, tak? A nie, tu można, dobra. Tu jakieś ścieki są, tu jakieś są, tylko to trzeba będzie drogę już widzę doprowadzić, dobra, to będzie kolejne fajne zadanie. Które wydawać się może trywialne, a okaże się pewnie jakąś... O właśnie, to jak tu... Wymagane odpowiednie nachylenie, no kuźwa. Jeszcze żebym ja widział, na jakim to wysokości idzie, kurde, a nie widzę, no. Jak może być wymagane inne nachylenie? Przecież to jest idealnie prawie to samo. Czy to idzie do góry? Nie, no na tym samej wysokości jakiś idzie. Patrzcie, nie da rady z tym. To jest jakieś śmieszne w ogóle. To jest po prostu śmieszne. O, ale tak, już da radę. Rozumiecie coś z tego? Dziwaczne w ogóle. Dobra, tak jakby nie mogło się wypoziomować, jak nie ma kawałka tej rury, tylko bezpośrednio przyłącza nie działa. Czary mary. Dobra, ale teraz to i tu wywałka ścieków musi być zdecydowanie. Oczywiście też na powierzchni. Która część budynku musi być w wodzie?
Już mnie trafia coś głęboko. Ta część budynku musi. Nie można budować na wodzie. Część budynku musi znajdować się na wodzie. O co tu kuźwa chodzi? Czy ktoś mi powie? No, ja myślę, że to tak by musiało być. No przecież to jest woda, tak? Moi drodzy, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. O, ja dobudowuję, a on mi stawia zamiast budynku, to stawia mi jakieś dziwne. Płaskowyż robi? Nie, no to jakiś śmiech na sali jest. O co tu biega? Jeszcze muszę terenem to równać? Wygładzanie terenu. Wyrównaj teren. Czy co, bo inaczej się nie chce? Naprawdę? To jest takie szalone, że muszę. Nie, no ludzie, dajcie spokój, naprawdę. No, w tym momencie mnie to rozczarowało. To jest jakieś szaleństwo. Po prostu jakieś już przesadzone. No, ja rozumiem różne pierdoły, ale to. To jest total pierdoła, a ja muszę kurna teraz jeszcze to połączyć. Połączyło? Chyba połączyło, nie? Chyba tak, dobra. Pytanie teraz, czy to w ogóle działa? Czy to w ogóle działa? To jest dobre pytanie. Wymagana jakość wody. Czemu nie mogę więcej? Pozbawione wody pitnej! Proszę bardzo, wody też potrzebuję. Bez zasilania. Kocham to. Dobra, elektryczność magiczna. Nie wiem, czy to potrzebuje jakiego zasilania. Zwykła podstacja nas tutaj ratuje? Tak, zwykła podstacja nas ratuje. No to rzeczy musi być do drogi podłączona. Jaka odległość? Dobra, tutaj działa. Średniego napięcia damy tutaj. Już podziemnych kabli chyba nie kładę. 1, 2, 1,5. Dobra, zróbmy 1,5. Tutaj są gdzieś jakieś druty, bo coś przecież prowadziliśmy, nie? Czy mi tylko się wydaje? Nie, tylko chyba mi się wydaje i powiem wam, o ja pierdziele, budowanie tutaj czegokolwiek to jest przekleństwo. Nic nie widać, kompletnie zero, to jest kosmicznie daleko. Dobra, postawmy tu kolejną linię. O ja pierdziele, dobra, polecimy sobie na przykład. Stąd, chociaż tutaj jakaś już leci, ale powiedzcie mi, czy to nie jest szalone? Przecież to w ogóle kompletnie nie widać tej linii. To jest jakieś upierdliwość. Pokaż siatkę. Można w ogóle te drzewa na przykład wyłączyć? Jest jakaś taka opcja? Bo przecież normalnie można dostać tutaj zawału. Ledwo co widać. Tutaj tych drutów, jakieś tu druty są, bo ja przecież do wody je. Podłączamy, nie? O, tu. To nawet nie widzę. Jak już człowiek postawi, to zapomni. To kompletnie, kurde, zapomni. Dobra. Tam jest nasze przyłącze. Na szczęście druty mogę sobie stawiać, jak mi się żywnie podoba.
Dobra, podłączone. Czyli tak, woda pitna będzie gorzej, jak znam życie. Bo teraz hydrofornia. Dobra, jak cokolwiek tu będzie, to okej. Okay. Dobra, i teraz musimy rury, a rury będą 100 milionów lat świetnych szły wręcz. A, i znowu trzeba przecież podziemne, bo inaczej... Dobra, będę jechał obok tych. Może mi się uda. Dobra, taka woda chyba wystarczy. Mogły być szersze, ale... Zobaczcie, tu nie ma żadnego problemu. Ściekowe rury. Dobra, dokąd trzeba by dołączyć, bo to muszę mieć możliwość. A, tu jest wyjście. Dobra. Widzicie, opłaciło się. O, i tu już nie ma tej frajdy. Ale tak na skos daje radę. Tu bym postawił... o, rozdzielacz wody. Wlot i wylot. Dobra. Kurde, powiem wam, że normalnie... Totalne szaleństwo. Dobra, i spróbuję to od razu jednym... Ciach. Nie wiem, czy jakaś pompa nie będzie potrzebna po drodze. Mama przepompownia wody, myślę, że będzie potrzebna. Prąd gdzieś tam idzie, więc powinniśmy sobie dać radę. Mała przepompownia wody, czyli woda będzie leciała na przykład tu. A co oni mi tu budują? Zaczynam się martwić. Jakieś dziwne rzeczy mi tu budują. Ja nie chciałem. Halo? Tak, ja te rurki tutaj, o. Tu. I tu. Tak to chciałem, dobra. I teraz do tej małej przepompowni. To na pewno jakiś prądzik by się przydał. Pompa włączona, ale nie ma zasilania, nie? Czyli tu. Co my potrzebujemy? My będziemy potrzebować teraz tak. Usunąć. Co w ogóle spauzuje to? Trochę tych drutów, zrobić rozdzielnię średniego napięcia. O, mniej więcej coś takiego. Jest. Podłączymy teraz to tu, z tej strony tu i powinno śmigać, tylko niech to pobudują. Wygląda, że tak. Sprawdzimy tylko, czy jest woda, znaczy prąd. Jest. Woda też już jest, bo rozumiem, że krzyczy, że ma już tak, ma chemikalia, ma wszystko. Chemikalia damy nawet więcej, niech mają, a co? Dobra, nie ma tylko pracowników, nie? Szkoda, że nie mogę więcej wymagane jakoś wody, no ale dobra. I co my tu? Wymagane połączenie drogowe, dobra, bla, 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 bla. No i teraz musimy to połączenie drogowe faktycznie zrobić. Czyli asfaltówka. Puścimy ją chyba tak. A, to nie będzie chyba takie proste. Bo tutaj nie tak łatwo będzie dojechać. Znowu zabawa. Moi drodzy, znowu zabawa. Ale już zawsze człowiek doświadczony. Tutaj, dobra, jest, bo chodzi o to, że też muszą mieć dojazd. Tutaj równamy teren, poszło. Muszą tu wszyscy dojechać, dobra. I teraz już powinno być gładko. Tak, będzie gładko. Ciach. Przystanek tu na pewno musimy machnąć. Powiem wam, że roboty z takimi prostymi rzeczami jest tu ogrom. Po prostu ogrom.
Gdzie to są przystanki? Przystanek. Dobra, zróbmy normalny, bo one i tak są pocieszne. Tak by nie mogły być, nie mogło być normalnej wysepki, tylko muszą mieć taką zjechać na bok. Dziwaczne to jest, ale okej, okay, niech będzie, nie będę się tam kłócił. Tutaj, czy my tu coś mieliśmy? Tak. Potrzebuje dojścia, właśnie. No i niech sobie tam chodzą. Niech sobie chodzą ładnie. Tutaj też potrzebuje ludzi, więc proszę bardzo. Jest dojście, jest. Z każdej strony zrobimy dolotówkę. Aha, tak mówiliście, nie da się bezpośrednio w dwie strony, więc coś takiego. Dobra, wszędzie wszyscy mogą. Tu jest dojście samochodem. Tu jest autobus. Dobra, niech się buduje. Fiu, fiu, powiem wam, nieźle. Dobra, teraz zobaczmy, czy jak wyłączę tą siatkę. A, to rubelki, pokaż siatkę i tak dalej. Czy... tak. Czy ludziom lepiej jest? 42, nadal nie jest lepiej, nie wiem, o co chodzi. Brak leczenia w szpitalu. Brak wody. Co to jest nie tak? Budynek jest pozbawiony wody pitnej? Jak jest pozbawiony wody pitnej? Zbiornik na ścieki jest ok. No przecież wszyscy mają wodę. O co chodzi z tą wodą pitną? No, jest nawet do dwóch miejsc podłączony. Obywatele pozbawieni wody pitnej. Wszyscy pozbawieni wody pitnej? O co tu chodzi? Co tu jest grane? Powiedzcie mi, co tu jest grane. Obywatele pozbawieni wody pitnej. Przecież obok mają normalnie ten. Czy to chodzi, że jest za mało? Bar 2 coś. Bar 2 coś jest wszędzie, takie ciśnienie, 2 bary. Co to jest za małe? Jakość wody 100%, zanieczyszczenie ścieków, wypełnienie 3%. A co, ścieków też nie mają? Kurde, nie wiem. Nie, to wypełnienie to chyba wszyscy mają, ale o co chodzi tu? Jakość wody 100%. Metra? O, nie, nie kumam. Moi drodzy, o co chodzi z tą wodą pitną? Co, ma być większe ciśnienie? Ma być naprawdę większe ciśnienie? No, tutaj mają wodę, nie? 0,22 i ciśnienie jest 0,06. O, jeszcze lepiej. O, dzi, co tu jest grane? Znowu będziemy patrzeć. Czyżby... Dobra, pytanie. Kolejne. Jaki mi się nasuwa, czy problem przepełniony zbiornik na ścieki, czyli tu nie mają kolektora ściekowego. A, dobra, widzicie, czyli opcja tego tutaj, co zbierał gdzieś te ścieki z kilku miejsc, to chyba będzie dobra, czyli teraz tak. O, właśnie, bo tu faktycznie nie mieli, nie? Dobra, jakbyśmy tak zrobili, żeby szpital się też załapał? Nie, nie da rady tak. Dobra, to szpital swoją drogą. No dobra. Niech będzie nawet w ten sposób. Tylko problem teraz, jak to wszystko połączyć. Dobra, ja bym dał... A, dobra, tu mamy jeszcze też jeden. Czyli zrobiłbym kolejny kolektor ściekowy gdzieś tu. Jak mamy całą tą infrastrukturę tutaj. Czyli dobra, robimy tak. Bo to musi tylko spływać. Spływać. Czyli to robię tu. Tu. I kolejny...
Zbiornik na ścieki. Dajmy tutaj. O. A, trochę przesadziłem. Troszkę przesadziłem, bo nie wiem teraz, czy uda mi się to tak ładnie. Dobra, chyba mi się uda. Pobudowało to się? Kurde, co za koszmarna gra, jeśli chodzi o jakiekolwiek budowanie. To jest po prostu jeszcze gorzej. Nie wiem, odpowiednie nachylenie, nie wiem dlaczego. To jest bzdura kolejna. No i teraz mi nie puści, bo co? Bo rurki nie pod tym kątem idą, tak? Dobra, wywalimy stąd. Nie, to boj. Powiem wam, że naprawdę masakryczna, jeśli chodzi o... Dobra, zejdę niżej. Nie wiem, czy to jest niżej, wyżej. Sam już nie wiem. Może wyżej. Nie, bo tak jakoś dziwnie tu pod kątem idzie, nie? Dobra, to może zrobimy od tego miejsca. O, dało radę. No dobra, i teraz stąd. Rury. Aha. Brawo, brawo, brawo. Tak, chciałem zupełnie coś innego, ale co tam. Dobra, będzie dziwacznie, ale działa. To wpłynęło tu? Bo nie wiem, to jest podłączone? No śmiem twierdzić, że nie. Nie wiem, o co chodzi, ale dziwacznie to wyglądało. Co znowu, nieodpowiednie nachylenie? Nie wierzę. Ta gra jest po prostu... Wiecie, co mi się od razu przypomniało? Od razu mi się przypomina ten Transport Fever. W jedynce szczególnie. Tam też było to nachylenie i nie można było torów budować. I to było takie wręcz no aż memiczne, nie? Że co budujesz tam? Odpowiednie nachylenie. I nie można było żadnych crossów budować. Dobra. Okej. Okay. Teraz poszło. Szpital. Jest ok. Szpital jest ok. Chodzi do kościoła, olewamy to. Ale z tą wodą pitną, ludzie, co jest grane? Co jest grane z wodą pitną? Za mało wody? A, zbiornik wodny zero. Za mało wody chyba. Dobrze, dobrze myślę? O co tu chodzi? Mamy prawie na maksa ludzi. Zbiornik wody 100%. Jakość 93%. No dobra, może sobie tam być nawet słabsza, ale teraz pytanie. 5,9 metra. No i tu jest woda. Ile tej wody... Ilość transportowanego materiału na sekundę. O kurde, nie kumam, o co chodzi. A tu jest tak jakby zero, pompa włączona. Widzicie? I nie mamy w ogóle wody. Woda 0,2 metra na sekundę, jakość 100%. Za mało wody. Ciekawe, bo... Tutaj mają wodę pitną, czyli wodę biorą stąd. A, bo tu jest woda. Czyli ewidentnie jest za mało wody. Czy tutaj nasza górska stacja się wyrabia? Wyjście piąte. Przepływ z maksymalnym ciśnieniem na dzień. To idzie. Ale to mimo wszystko jest za mało?
Co, więcej rurek? Nie te rurki. Większe rury potrzebne? Dobra. Spróbujemy. Nie wiem, czy to, co robię, ma teraz jakikolwiek sens. Ale tu jeszcze jest drugi wlot. Do naszej stacji. Dobra, zobaczymy, jak to idzie. O, kolejny idzie. Dobra. Tylko, że tutaj chyba nie ma. Bo my tej ilości i tak nie jesteśmy w stanie zwiększyć. Maksymalny przepływ przetwarzanej wody 120 metrów sześciennych. Wydajność produkcji, czemu jest tylko 5%? Rozumiecie, jak to działa? Bo ja nie. I to jest cały czas 5 na 20 coś. Czyli to jest woda technologiczna, ale czemu jest taki mały procent? O co tu chodzi? Eksport, ale on jest cały. Zobaczcie, woda jest na full. 5, 5. Wyjście, wyjście. Czekajcie, może więcej wyjść. Więcej wyjść. Ja pierdzielę, ależ to jest naprawdę... Ale tu nie ma więcej wyjść. Jaki więcej wyjść? Nie, jest tylko wejście, wejście, nie? A wyjścia mamy zero. Dlaczego? Czemu wyjście jest zero? Takie beznadziejne, z małym ciśnieniem, o co tu chodzi? Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, co tu jest grane? Dlaczego... Czekaj, schowam to. Dlaczego ta ma tylko 5% wydajności? Chemikalia, import, zobaczmy. Mamy full wody na zbiorniku na wyjściu. Jakość 99, a na wyjściu mamy 6 metrów, 8 metrów tutaj maksymalny. 0,07 bara, to w ogóle nie ma ciśnienia. O co tu chodzi? Dobra, znowu gra mnie pokonała, bo kompletnie nie mam pojęcia, co tu jest grane. No i mamy centralnie, nie? Czy tu musi być po drodze pompa? Żeby to miało sens? Poczekajcie, no spauzujemy. Będę kombinował, no bo nie mam pojęcia. Mała przepompownia. Nie wiem tylko, czy to się uda, bo odległości są tak niewielkie. Najgrubsza rura. A chyba, że całą tą wytnę i może wtedy mnie jakoś połączy, nie? Dobra, połączyło też. No zobaczymy, niech to pobudują. O dobra, na wyjściu 2 bary. Jest lepiej, jest lepiej. Może teraz się coś ruszy. O, chyba lepiej, ale to jest wejście, nie? O, rany, zagmatwane to jest delikatnie. Tu jest nieźle. Tu też. A tu nie ma wody. A tu nie ma wody. I niech mi ktoś powie, o co chodzi. O co tu chodzi? Tu nie ma wody w ogóle. W ogóle nie ma wody. Tu też nie ma wody. Mamy 0 ton transportowanego materiału. Jak to jest możliwe, że jest 0 ton? I to też jest 0 ton. Tylko, że tu ilość wody jest. I ci mają wodę. I tu... No tam drogowe, dobra, ale tu wszyscy mają wodę. Ale ci już nie będą mieli. Nie, teraz mają. Wiecie co?
nie może chodzić tylko do kościoła. Czyli jednak pomogła ta woda. Chyba tak. Jakimś cudem... A, jest woda, pojawiła się tutaj. Pomimo, że tutaj jej nie ma. No dobra. Też ciekawe. Ale coś się przynajmniej dzieje, nie? Jakieś pompy działają. Tu jest... Dobra, jest woda. Nie jest jej może nie wiadomo ile, ale jest. O rany. Ale się zamieszałem, powiem wam. Grubo. Pół bara tylko, ale wystarczy. Bo tu mamy tylko tyle, żeby to działało. Dobra, coś tu w ogóle leci? Odprowadzenie ścieków na dzień. A, zaraz będą. To wystarczy, czy... Wypełnienie zero. A, brak pracowników. No dobra, trzeba ludzi tu załatwić szybko. Kurde, stary, spiesz się. Bo ten odcinek będzie trwał długo. Miał być krótki, prosty i w ogóle... Pojazd, dobra, co bierzemy? Nie wszystko, tylko autobusy. Stary, oczywiście, że będą nasze stary jeździć. Dobra, star. Dawaj. Nie, tak nie mogę. Cyk, i teraz tak. Oczywiście tu mamy tylko takie śmieszne przystanki. Będzie strasznie długo jechał chyba. I start. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle pojedzie, nie? Jakich ludzi tu potrzeba? Zwykłych pracowników. Do 10. No mamy trochę bezrobotnych, więc powinno być ok. Teoretycznie można by tutaj walnąć w sumie jeszcze blok jakiś. O, gdzieś tutaj. Zobaczymy. Bloczki. Jakie mamy w ogóle bloki zrobione? Takie z wielkiej płyty. Blok z wielkiej płyty. O, ale nie taki długi. Jest, takie były krótsze te bloki, jakby to powiedzieć. Wyższy, a... O, jest chyba... Chyba widzę. I co? A nie mogę, bo one muszą być wymyślone. Dobra, czyli blok z cegły zostaje. Dobra. Aha, ale tutaj musi być droga. No to jak jest droga, to ja muszę chyba go... Ale to idiotyczne, bo tu mam chodniki. No to jest głupota, bo nie mogę... No, muszę zrobić drogę dokładnie w tym samym... W tej samej... Po tej samej stronie, co chodniki. To jest naprawdę absurdalne. Dobra, czy co? Walniemy tutaj ten blok. Szybko tą drogę, ale zrobimy już tutaj asfaltówka ze światełkami. A, oczywiście zapomnij, nie? Żeby się to zmieściło. No dobra, to chyba trzeba będzie jednak zwykłą jednopasmową, nie, trolejbus, płyty betonowe, utwardzana droga. Zobaczymy, czy jakakolwiek to się zmieści, bo jednak chyba za optymistycznie podszedłem, nie? Nie, no nie ma szans. Cały blok musi niestety iść na wyburzenie. Sorry. Nie ma tak dobrze. Musimy nowy blok postawić dużo dalej. Znaczy to jest problem, że nie ogarniam jeszcze. Jakie dobra, bo to się musi wszystko rozwalić. O. Duże budynki mieszkalne. Walnijmy duży. O, wszystko jest niby podłączone. Teraz normalna asfaltówka. Ale nie, nie normalna, ta ze światełkami. A oczywiście nie tak normalnie, bo musimy uwalić chodniki. Sorry. O, będzie po chińsku. Miało być ładnie, będzie tak sobie. O, no ale nadal jest jakieś połączenie. Dobra, niech tu kombinują. Okej. Dobra, teraz czy my tu mamy wszystko? Budynek jest bez zasilania. No nie mamy jednak zasilania. Pomyliłem się. Byłem wręcz pewny, że tutaj się załapię. Ale się nie załapał.
A to oznacza, że muszę gdzieś pierdyknąć kolejny. Czekajcie, ten. Ale to jest dziwne, bo jak bez zasilania? No przecież ma zasilanie tutaj. No już jest, dobra, to przez chwilę tylko, bo nie pobudowały, jeszcze się przyłącza pewnie. Dobra, bo już się wystraszyłem normalnie, mówię, co jest grane, nie? Tutaj wszystko jest piknie. A, ci muszą mieć drogę. No tak, zapomniałem, że urząd miasta dobrze. Jak ma. O, ale ma w takim miejscu tą drogę, że będzie śmiesznie. Że będzie wesoło. Dobra, muszę tak zrobić, żeby tą drogę tu walnąć. A i tak jest problem. No, oczywiście. Nic nie można zrobić prosto, tak jakby się chciało, żeby było fajnie albo coś. Utrudnijmy sobie życie na maksa. Myk, myk, myk. No inaczej nie mogę, bo i tylko że teraz muszę tu przenieść ten chodniczek. O, coś takiego, bo inaczej to też nie miałoby sensu. No dobra, te budynki wszystkie nie mają już elegancko problemów. Tu wszystko się dzieje. A jest remiza strażacka. Tylko pytanie, dojadą tu? Dojadą. Dobra, a tu chyba. A. Ale już dalej nie dojadą. No dobra, niby pracowników mamy. Mamy. Walimy ścieki? Walimy. Ale tylko 14% zanieczyszczenia. To bardzo ładne. Bardzo ładnie to. 18, tak. No to całkiem nieźle to wygląda, nie? Wypełnienie, zanieczyszczenie ścieków 14%. No dobrze. To nie takie brudasy. Nie takie brudasy jesteśmy. To by mogło zdecydowanie być więcej prądu, ale chyba nawet nie potrzebujemy. No dobrze, moi drodzy, mam 51%. Chyba udało mi się. Brak leczenia w szpitalu, ale to jest dziwne, bo nie ma nawet tego. Może za mało tych karetek? Dobra, pytanie. Na pieszo to nie bardzo, nie? No ale jest autobus. Ktoś się uprze, to przecież tutaj nawet można zrobić by drogę gdzieś. Nawet zrobimy jakąś dodatkową, bo będę chciał przecież mieć tutaj kolejne kawałki osiedla. No, oczywiście tak. To trzeba zostawić na następny odcinek, moi drodzy, ponieważ pomyślałem sobie, że zróbmy jakiś przemysł. Na razie tylko wywalamy kasę, która leci jak woda i ścieki do oceanu czy gdzieś tam. Także, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Udało mi się to chyba poskromić te podstawowe, oprócz jeszcze śmieci, bo śmieci nie ruszam, to się przyznaję. Nie wiem, czy więcej autobusów nie trzeba, ale to zobaczymy następnym razem też. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się. Hej, hej.